Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz. Chciałem w tej części powiedzieć kilka słów na temat czegoś takiego jak przypinanie. Jest to oczywiście fragment polskiego kursu Blendera, który poświęcony jest w tym momencie mapowaniu UV. Aby pokazać, na czym polega operacja przypinania lub odpinania rozmapowanej siatki bryły, na początku trzeba zbudować jakąś w miarę skomplikowaną bryłę. Moja bryła nie będzie skomplikowana, natomiast będzie miała dużo zakrzywionych kształtów. Wiadomo, że wszyscy lubimy zakrzywione kształty. No i teraz tak. Zróbmy może dwie kule, nie wiem, czy to się komuś kojarzy, i te kule połączymy sobie po środku za pomocą narzędzia Bridge, które pochodzi z narzędzi Loop Tools. W ten sposób dodam jeszcze kilka rozcięć, a następnie całą tą geometrię wygładzę za pomocą polecenia Smooth dostępnego przez menu operacji specjalnych, które, nawiasem mówiąc, aktywuje się klawiszem W. Więc zrobimy Smooth. Następnie powtórzymy kilka razy iterację. No i na przykład po 25 powtórzeniach Smooth mam ładnie wygładzony taki gruszkowato podobny kształt. To są dwie gruszki złączone swoimi wierzchołkami w jakiś taki dziwny sposób. Tak czy inaczej, ten kształt jest kształtem, który w każdym swoim miejscu posiada jakąś tam krzywiznę dodatnią lub ujemną. I teraz rozwinięcie UV takiego kształtu może nas sporzyć, czy też przysporzyć, nastręczyć kłopotów. Więc na początku sprawdźmy, co się stanie, jeżeli zrobię zwykłą operację Unwrap. Na samym początku jednak podzielę ekran na dwie części i w jednej z nich, tej dolnej, ustawię sobie widok edytora UV. Ten edytor mogę wybrać, przypomnę, za pomocą menu zmiany widoku. Jest tam polecenie UV Image Editor, skrót na to to Shift F10. Tak samo jak na widok 3D, Shift F5. No i teraz tak, jeżeli zrobię operację Unwrap, w tym momencie standardowo dostaję rozwinięte wszystkie ściany siatki i są one ustawione na obszarze mojej domniemanej tekstury. Ponieważ są tutaj także trójkąty, ponieważ te moje dwa kształty pochodziły na początku z kuli, no to te wierzchołki, czy też te trójkąty umieszczone w wierzchołkowych częściach bryły powodują, że widać tutaj taką przekątną. Jeżeli w trybie zaznaczenia ścian zaznaczę te trójkąty, to wtedy będę widział, że one są ładnie ustawione, wszystkie na sobie, równiutko w jednym miejscu. Tak samo te z drugiej strony. Ok? One są w porządku, niech sobie tak stoją, natomiast sama bryła jako taka rozmapowała się w ten sposób, że wszystkie ściany są na jednym, że tak powiem, obszarze, a więc uwspólniają ten sam rejon, a więc jeden piksel będzie pojawiał się na wszystkich ścianach, dowolny piksel z tego obszaru. No i teraz, gdybym chciał rozmapować tą bryłę w taki sposób, aby się żaden piksel nie powtarzał, żeby wszystkie ściany miały osobny fragment swojej tekstury, to oczywiście, zgodnie z poprzednimi tutorialami, jak pokazywałem, można zastosować na przykład inne rozwinięcia UV, na przykład Smart UV Project. Niech zostaną na razie standardowe kąty, według których będą cięte ściany, no i dostanę wtedy ładny, w miarę, prawie że symetryczny rozdział, który wygląda w taki sposób. Oczywiście zastosowanie do tego jeszcze operacji Pack Islands spowoduje, że będę mógł bez problemu rozsunąć te wyspy od siebie, powodując, że będą pomiędzy nimi wolne odstępy. Tego typu rozwinięcie jest jednym z najładniejszych, które w tym momencie można zrobić. Natomiast ono nadal nie jest idealne, ponieważ jak widać brakuje w nim symetrii. Owszem, symetryczne są pewne rozcięcia, ale powiedzmy sobie, że chciałbym, aby na przykład ten fragment, który teraz zaznaczę, był obwiedziony, czy też był przesunięty i dosunięty do pozostałej części. Wydaje się, że mogłoby takie rozwinięcie się udać. Natomiast nie zostało zrobione z jakichś nieznanych mi bliżej powodów. Matematycznie jest to pewnie dość skomplikowane. No więc możemy spróbować innego rozwinięcia. Jeżeli wybiorę rozwinięcie za pomocą klawisza U, które nazywa się Lightmap Pack, dostanę, jak wiemy, rozwinięte ściany i każda z nich będzie kwadratem lub trójkątem. Wszystkie będą leżały obok siebie w pewnych niewielkich odległościach. To jest mniej więcej 2 piksele odstępu między nimi, domyślnie. Jest to rozwinięcie, które może się przydawać w pewnych zastosowaniach, ale ono niestety będzie deformowało ściany. No i niestety te ściany mogą być rozłożone w różnych miejscach, a więc jeżeli teksturę nałożę tutaj w postaci obrazka i ten obrazek będzie zawierał czyjąś twarz, to ta twarz będzie tutaj porozcinana na wiele różnych fragmentów i nie będzie można jej rozpoznać. Nie o to chodzi. Chciałbym mieć jeden fragment, który będzie rozpoznawalny. Gdyby to była szachownica, powinna być spójna ze sobą. Więc spróbuję innego rozwinięcia. Jeżeli wezmę sobie opcję Follow Active Quads, to w tym momencie będę rozwijał według długości krawędzi, no akurat wzdłuż, czy też wokół tej płaszczyzny, która w danym momencie jest aktywna. O, tu jest aktywna płaszczyzna zaznaczona.
No i według niej teraz nastąpiło rozwinięcie. Znowuż, nie jest to zbyt szczęśliwe. Chociaż tutaj zachowywane są w pewien sposób proporcje pomiędzy długością i szerokością ścian. No i w zasadzie to wyczerpuje możliwości. Jedynym fajnym rozwinięciem jest jeszcze Cube Projection, ponieważ rozwinięcie wtedy ustawione jest na sobie, ale tak naprawdę jeżeli wziąć i spakować wyspy, to można dostać bardzo fajnie zrobione, że tak powiem, moment, się trochę zgubiłem, można dostać fajnie zrobione rozwinięcie. To rozwinięcie jest ładnie pocięte i jest symetryczne. Jest to jedno z najlepszych rozwinięć, które można uzyskać. Natomiast, jak widać, tych elementów, tych wysp nie jest 6. Natomiast my wiemy, że Cube Projection rozcina z reguły z 6 kierunków, więc dlaczego tutaj rozciął na 8? No, trudno powiedzieć, można byłoby zgadywać. W każdym razie, to rozwinięcie jest symetryczne i można byłoby teraz kombinować z tym rozwinięciem różne rzeczy, na przykład przesunąć pewne fragmenty siatki, tak aby skleiły się z innymi fragmentami siatki. Jest to ciekawa opcja i warto byłoby sprawdzić, co uzyskamy, gdyby ją troszeczkę stuningować. Natomiast można także zastosować opcję rozcinania. Tak jak mówiłem w jednym z tutoriali, mamy jeszcze jedną możliwość i możemy swój obiekt rozciąć. Na przykład mogę go rozciąć wzdłuż środkowej krawędzi, którą teraz dodałem, nie było jej wcześniej. I tą krawędź ustawię za pomocą kombinacji Ctrl-A jako szef, czyli rozcięcie. Rozcięcie będzie w połowie, powiedzmy sobie, i teraz jeszcze rozetnę całą bryłę wzdłuż środka. W ten sposób. Także będę miał rozcięty cały ten obiekt wirtualnymi liniami cięcia na dokładnie 4 fragmenty. Zaznaczam teraz Mark Sim, zaznaczam wszystko, robię operację Unwrap, no i moje elementy są już rozcięte. No i teraz widać, że znowu z jakiegoś dziwnego powodu, z tajemniczych przyczyn, bliżej nam nieznanych, prawdopodobnie wywołanych przez obcych, mamy te elementy rozsunięte na płaszczyźnie, mamy zrobione wyspy, ale część z nich leży krzywo. Zastanawiające i być może zaskakujące. I to jest właśnie dobry moment, żeby pokazać, na czym polega opcja przypinania. Otóż, można sobie wyobrazić, że chciałbym na przykład, aby ta krawędź wierzchołków była wyprostowana. Jeżeli taką krawędź wierzchołków wyprostuję, to oczywiście wiadomo, jak to zrobić. Naciskam klawisz S, następnie Y i skaluję wzdłuż osi Y, tak aby ta skala została zmniejszona do zera. Mogę także wcisnąć po prostu S, Y, później 0 i dać Enter, aby potwierdzić. Tego typu przeskalowanie oczywiście tworzy mi prostą krawędź, ale efektem ubocznym jest to, że dostaję bardzo silne deformacje samej powierzchni, która była na tych ścianach tutaj. Poprzednio miałem jakoś tą krawędź zgiętą i dopasowanie tych powierzchni było dużo lepsze. Na dowód tego można sprawdzić, jak bardzo te powierzchnie są rozciągnięte. Wystarczy, że wcisnę N i włączę sobie na panelu UV Vertex opcje takie jak na przykład rozciągnięcie płaszczyzn. Widać, że płaszczyzny niebieskie są dobrze ustawione, nie są rozciągnięte, natomiast te, które zaczynają się kurczyć lub rozciągać ponad miarę, tworząc jakieś napięcia na powierzchni, są tutaj w rogu, dlatego że mają jaśniejszy kolor. No i moje rozciągnięcie, czy też ustawienie tych wierzchołków w idealnie równej powierzchni, niestety spowodowało, że płaszczyzny będą silniej zdeformowane. Teraz mogę korygować to, przesuwając troszeczkę w dół na przykład te swoje wierzchołki. Ale z kolei z drugiej strony jest szansa, że będą się rozciągać. Na razie nie jest źle. Więc takie coś mogłoby być ok. I teraz, gdybym już miał tutaj tą prostą linię wierzchołków, to teraz mogę wyobrazić sobie, że tę drugą linię wierzchołków w pozostałej części również w ten sposób wyprostuję, a więc S, Y, 0. Troszkę ją odsunę, aby nie były za mocno rozciągnięte powierzchnie. I teraz mógłbym wziąć i skleić według tych linii wierzchołków te dwie wyspy, te dwa obszary. No i teraz, gdyby to zrobić, no to wystarczyłoby nacisnąć L, aby zaznaczyć połączone wierzchołki. Wystarczy tylko mysz nasunąć w pobliże siatki, nacisnąć L, aby się cała zaznaczyła. Mogę ją teraz odwrócić i spróbować dopasować delikatnie do tych moich wierzchołków, które były w poprzedniej wyspie. Oczywiście, ponieważ tutaj jest inna skala, należałoby ją troszeczkę pomniejszyć, a więc naciskam S i delikatnie skaluję, szukając takiego optymalnego dopasowania. Widać już, że w tym momencie jest to całkiem niezłe dopasowanie i tak można by to było, powiedzmy sobie, zostawić, ale nie będzie to generowało mi dobrego rozcięcia na obiekcie, znaczy rozcięcia, dobrego mapowania. Będę miał na obiekcie, gdyby to była na przykład szachownica, ten UV Test Grid, to na obiekcie miałbym jakąś taką skazę w tym miejscu, gdzie te wierzchołki są obok siebie. Widziałbym po prostu coś w rodzaju takiego dziwnego szwu. No trudno.
W każdym razie, ten materiał poświęcony jest przypinaniu. I teraz, gdybym chciał zrobić mimo wszystko, nie zważając na okoliczności, tego typu operacje, to zamiast kombinować z wierzchołkami, przesuwać je ręcznie, próbować nałożyć na siebie lub nawet skalować, tak jak teraz, na przykład S0 przeskalowałem, one są idealnie na sobie, no to zamiast tego można wykorzystać narzędzie, które pozwala przypiąć szpilkami tą siatkę do powierzchni tekstury. Centralnie, dosłownie, można wbić szpilkę, która będzie czerwona, przypiąć to miejsce i to miejsce nigdy się nie przesunie podczas kolejnych rozwrapowań obiektu. I ta operacja nazywana jest właśnie pin, od przypięcia. Pinning to w ogóle przypinanie, przynajmniej z tego jak rozumiem to słowo. A więc gdyby to zrobić, no to należałoby wykorzystać operację taką jak pin-unpin. Te opcje są w menu. Znajdują się tutaj polecenia pin, unpin i teraz możemy jeszcze raz rozwinąć naszą siatkę, aby ona wróciła do standardowych ustawień. Już straciłem to swoje wyrównanie i tak dalej. Wyłączę także rozciągnięcie, aby było tą siatkę lepiej widać i zmienię jej kolor na biały. Przypuszczam, że dzięki temu staje się ona trochę lepiej widoczna na materiale wideo. No i teraz tak, aby przypiąć jakiś fragment siatki, należy zaznaczyć jakiś wierzchołek i nacisnąć klawisz P. No i jest przypięty. Oczywiście, jeżeli teraz siatkę przeskaluję, a później zrobię operację unwrap, no to ten mój wierzchołek poleciał gdzieś nie wiadomo gdzie. On się zmniejszył, znaczy wymusił na siatce zmianę położenia, a ta zmiana położenia wymusiła dalej przeskalowanie, po to aby siatka się zmieściła. Pamiętamy również, że mamy tutaj pewnego rodzaju wyspy, które wcześniej ustawiłem. Pack Islands cały czas był włączony, no i dlatego... No teraz go tutaj muszę na dole poszukać. Nie widzę go w tej chwili, no ale nie szkodzi. O, teraz jest. Pack Islands jest z marginesem 007. Całkiem niezła liczba. No i dlatego ten mały fragment trafił do środka. Nie zważając na to, mogę przypiąć teraz drugi wierzchołek, na przykład ten. I teraz te dwa wierzchołki mogę przesunąć. One są teraz zaznaczone. Jeżeli je przesunę za pomocą klawisza G, to oczywiście stworzę takie dwa długie wąsy, które będą ustawione w innym miejscu. Jeżeli teraz jednakże nacisnę, zaznaczę wszystko i nacisnę klawisz E, zwykły klawisz E w obszarze widoku dwuwymiarowego, to wtedy spowoduje jeszcze raz rozwrapowanie całej bryły. I to już jest fajne. Teraz, jeżeli chciałbym, aby ten mój fragment był troszeczkę większy, to wystarczy, że te dwa wierzchołki rozsunę, zwyczajnie je skalując, na przykład do tej pozycji i znowuż nacisnę E, nawet nie trzeba zaznaczać. No i teraz, jeżeli chciałbym, aby ten fragment w czasie rzeczywistym przesuwał się po siatce 2D, no to oczywiście teraz on tego nie robi. Muszę go rozciągnąć, jakoś tak dziwnie te rogi ustawić, później wcisnąć E i zobaczyć, jak się rozwija. To jest opcja, która związana jest z przypinaniem takim domyślnym, niezbyt ciekawym. Natomiast mogę włączyć fajną rzecz, taką jak Live Unwrap. Live Unwrap jest w menu i to jest opcja, która jest włączona lub wyłączona na stałe. Teraz, jeżeli przeciągnę jeden z takich wierzchołków, to natychmiast siatka się będzie przesuwała i dopasowywała do tego, co mam. Więc już w tym celu warto zacząć przypinać tą siatkę po to, aby ona dzięki temu mogła ustawiać się dokładnie tak, jak chcemy. Co ciekawe, jeżeli przypnę jeszcze trzeci punkt, to ten trzeci punkt będzie przesuwał się, jeżeli go zaznaczę, w taki sposób, aby pozostałe dwa były zupełnie bez zmian. A więc można siatkę deformować na różne sposoby i najfajniejsze jest to, że można ją ładnie gdzieś ustawiać. No i teraz, gdybym chciał, to mogę ustawić ją na przykład w ten sposób, a drugi fragment siatki również przypiąć, na przykład tu i w tym rogu, a następnie te dwa rogi mogę zaznaczyć, odwrócić i ustawić dokładnie tam, gdzie chcę. Na początku ustawię może jeden z tych rogów, o ten, tak żeby się nakładał na swojego kolegę, a teraz osobno zupełnie zajmę się drugim rogiem, tylko ten drugi zaznaczę klikając go prawym klawiszem i teraz przeciągnę, aby nakładał się na pierwszy. Teraz niezależnie od położenia moich fragmentów siatki, tego typu nałożenie będzie ze sobą spójne. Jeżeli teraz cokolwiek w tej siatce się zmieni, no to mogę zrobić klawisz, nacisnąć klawisz E lub wydać polecenie U i te siatki zostaną do siebie przypięte już na zawsze. Dlatego właśnie to przypinanie jest takie fajne. Teraz, aby usunąć tego typu szpilkę wbitą w siatkę, należy nacisnąć klawisz Alt-P. Na przykład usunę tę, która była tu w górnej części. Naciskam Alt-P po jej zaznaczeniu. No i widać, że czerwony kolorek znikł. Mam już normalnie zwykły wierzchołek. Jeżeli teraz nacisnę E, to dodatkowo jeszcze mi się lekko siatka przesuwa, aby się dopasować do tego rozciągnięcia generowanego przez dwie szpilki wbite w dolnej części. Jeżeli chciałbym teraz, aby te dolne
części siatki się połączyły ze sobą, no to nic prostszego, wystarczy, że przypnę ten punkt i ten punkt, a następnie te dwa punkty przeskaluję do zera, tak aby one się ze sobą zetknęły. Ponieważ mam włączony Live Unwrap, od razu widzę, że siatka również drgnęła i przysposobiła się tak, żeby stać na sobie. Tak samo mogę przypiąć naraz te dwa wierzchołki, następnie je przeskalować do zera. Następnie te dwa mogę przypiąć, nacisnąć S0, Enter. O, zapomniałem przypiąć, od razu widać. Teraz przypnę i jeszcze raz S0, Enter. To powoduje, że cała siatka się uaktualnia. I już mam przypięte, sklejone ze sobą dwie wersje siatki. To jest całkiem fajna opcja. No i przydaje się na przykład do manipulacji obiektami pociętymi już. Jeżeli nie chciałbym zrobić unwrap na samym początku jeszcze raz, albo musiałem zrobić, to mógłbym taką siatkę przypiąć i wtedy tylko pewne fragmenty by się zmieniały. Na przykład tą siatkę, którą mam tutaj, już przypiąłem. Ona jest przepięta na swoim rozcięciu. To jest bardzo fajne. Natomiast pozostałe części siatki, gdyby trzeba było jakoś inaczej porozcinać, to musiałbym później od nowa ustawiać i tak dalej. No więc część siatki może być już zablokowana, a część będzie swobodna. Jeżeli teraz na przykład zaznaczę klawiszem L fragment tej siatki, przekręcę, później zrobię unwrap z jakiegoś powodu jeszcze raz, to ta siatka wróci do swoich ustawień pierwotnych. A przypięta nie. Bardzo fajna rzecz. Więc może, żeby już było wszystko dokończone, zrobię taki sam motyw z siatką, którą mam tutaj po lewej stronie. Więc przypnę te dwa wierzchołki na początku, P. Teraz z siatki, którą mam na dole, również zrobię taką operację, przypnę je. I proszę zauważyć, że nie muszę nawet wykonywać skalowania. Wystarczy tylko, że je przypnę i teraz ułożę jeden na drugim. Siatka przeskaluje się automatycznie, tak aby być jak najmniej zdeformowana. Cyk i już. Tak samo mogę zaznaczyć jeszcze te dwa w środku. P, S0. Już mam ułożoną prawie doskonale siatkę połączoną po środku, mimo tego, że ona jest lekko przekręcona. Jest to super opcja i no w zasadzie warto z niej korzystać, przynajmniej rozsądnie, rozumiejąc co ona robi. Tak samo tutaj zepnę siatkę, naciskam P, żeby przypiąć, później S, żeby przeskalować, 0, żeby skalować do zera i Enter, aby potwierdzić skalowanie. No i już. Już jest mniej więcej równo ścięta. Mogę teraz ją zaznaczyć poprzez Shift L, lekko przeskalować całość i tak dalej. Jak widać w tym modelu pracy nie jest wielkim problemem nałożenie obu tych połówek na siebie, gdyby była taka potrzeba. Wystarczyłoby po prostu tylko nałożyć wierzchołki końcowe, środkowe i cała reszta by się już w miarę równo na sobie rozłożyła. Zobaczmy jednak, jak wygląda siatka, gdyby dołożyć teksturę jeszcze na ten obiekt. A więc zaznaczę wszystko, zaznaczę siatkę tutaj, dodam nową teksturę, która będzie miała włączoną siatkę UV. Alfa jest niepotrzebna. No i teraz już mam taką siatkę. Zobaczmy teraz na obiekcie, jak to się będzie rozkładało. Włączę wyświetlanie tekstur. No i jak widać, dostaję oczywiście bardzo wyraźne szwy, które powodują, że nie jest to dobrze rozwinięta siatka, jeżeli chodzi o zachowanie wzoru szachownicy. Natomiast wszędzie ta szachownica jest podobnego rozmiaru. Mam mało obszarów, które są mocno rozciągnięte, mocno zdeformowane. A więc z tego punktu widzenia takie rozwinięcie można byłoby uznać za całkiem niezłe. Troszeczkę jest gęściej widać po szachownicy tutaj w środku, a troszeczkę bardziej rozciągnięta jest na krawędziach, czy też na tych wybrzuszeniach. No to jest dość naturalne dla takiego obiektu i powinno być w miarę akceptowalne przez jakiś, powiedzmy sobie, częściej stosujących to rozwinięcie fachowców. Więc takie rozwinięcie, mimo że nie jest idealne, ponieważ nadal zostawia mi szwy i ta siatka nie jest jednorodnie naciągnięta na obiekt, wydaje się być sensownym i przydałoby się na przykład później pomalować normalną teksturą taki obiekt, wtedy nie byłoby już tych szwów widać. Ok, więc to jest prosta operacja nazywana przypinaniem siatki. Ona ma jeszcze kilka innych zastosowań, ale w tym tutorialu na razie zostaniemy na tym poziomie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.